mowa pożegnalna Pana Jezusa w Wieczerniku w pewnym momencie została przerwana następującym Jego wezwaniem. Wstańcie, idźmy stąd. Do tej chwili w swej mowie pożegnalnej Pan Jezus mówił o konieczności wzajemnej miłości. Miłości tak wspaniałej i tak przejmującej, jaką Chrystus ma do swoich uczniów. Bo właśnie w tej miłości braci ze sobą widział znak, poprzez który świat rozpozna, że oni są przez Niego, Bożego Syna, posłani właśnie do nich. Mówił też o zdradzie Piotra. Ale ponad to mówił o tym, że zdąża do Ojca i że stamtąd od Ojca ześle Ducha Świętego. A po owym zdaniu, wstańcie, idźmy stąd, kontynuował mowę pożegnalną, mówiąc o konieczności złączenia się z Nim, tak dogłębnego zjednoczenia, jak zjednoczona z krzewem winnym jest latorośl. Bo przecież żyć może jedynie wtedy, kiedy swe soki czerpie z winnego krzewu. Mówił o przyjaźni, jaka ich łączy. Już was nie nazywam sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Mówił znowu o Duchu Świętym, który o nim, o Chrystusie będzie świadczył i który wyda sąd o świecie, bo przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I tę wielką mowę kończył modlitwą arcykapłańską, w której prosił niebieskiego Ojca o to, aby ustrzegł swoich uczniów od złego, a jednocześnie prosił za Kościół, za tych wszystkich, którzy uwierzą w słowa apostołów, a potem będą przejmowali z pokolenia na pokolenie prawdę Ewangelii. Modli się zatem za tych wszystkich, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Wstańmy, idźmy stąd. To wezwanie do tego, aby wypełniły się słowa z Wieczernika. Najpierw te, które odnosiły się do Kalwarii i do męczeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu. Bierzcie, to jest ciało moje. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Eucharystia sprawowana w Wieczerniku była zapowiedzią tego, co miało się stać za kilkanaście godzin na wysokości krzyża Kalwarii. Wstańcie, idźmy stąd. Idźmy zatem w stronę Kalwarii. Wstańcie, idźmy stąd. To także droga, która stąd z Wieczernika ma prowadzić Chrystusa i Jego uczniów i cały Kościół do niebiańskiej szczęśliwości, do domu Ojca. Bo, jak zapowiedział, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. W tym Królestwie, który będzie udziałem wszystkich, którzy zostaną zaproszeni do domu Ojca. Bo do Niego On, Chrystus, z Wieczernika przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie zdąża. Idę do Ojca, mówił dalej w mowie pożegnalnej. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Drodzy siostry i bracia, procesja Bożego Ciała to pełne wdzięczności wysławianie Chrystusa za cud Eucharystii dokonany w Wieczerniku. Ale to także publiczne i uroczyste zdążanie za Chrystusem, który karmi nas swoim ciałem i swoją krwią, abyśmy nie ustali w drodze i mogli dojść do domu Ojca bogatego w miłosierdzie. Procesja Bożego Ciała to doświadczenie jedności Kościoła i zarazem szczególne doświadczenie wpisane jakże głęboko w naszą polską tradycję, w tradycję polskiego narodu. Rzeczą znamienną jest bowiem to, że te procesje mogły się odbywać wtedy, kiedy Polska była wolna. A kiedy była pozbawiona wolności, albo jej wolność była ograniczana, to albo zakazywano w ogóle procesji Bożego Ciała, albo je ograniczano. Przypomnijmy sobie te wielkie zmagania arcybiskupa, a potem kardynała Karola Wojtyły, aby procesje Bożego Ciała stąd z Wawelu mogły wyjść w stronę miasta, aby mogły dojść do tak upragnionego przez niego celu, jakim był rynek główny i ołtarz wzniesiony przy Bazylice Mariackiej. Wierzący lud zdąża i zdążał zawsze, idąc za Chrystusem Eucharystycznym do domu Ojca, mając świadomość, że w tym Jego ludu Bożego zdążaniu jest razem z Nim obecna Matka Najświętsza, Matka Kościoła. I to chcemy wspominać także dzisiaj, bo ten rok 2018 jest brzemienny w trzy rocznice. Pierwszą jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zniewolenia i rozbiorów. To także ten rok, to 40-lecie wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża i początek tego wspaniałego pontyfikatu Jana Pawła II. Ale ten rok jest także rokiem obchodów 50-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kościele Mariackim w Krakowie. I pozwólcie, moi drodzy, że w tym momencie przytoczę dwa fragmenty homilii, jaką wtedy w Kościele Mariackim wygłosił prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Było to dokładnie 15 grudnia 1968 roku. Prymas Polski mówił tak: zwycięska Matka Kościoła, dająca Kościołowi Dziecię Boże, błogosławiony owoc swojego żywota, stała się wielką nadzieją rodziny ludzkiej. Tę potrzebę znał najlepszy Ojciec, który dając nam Syna, dał Go na ramionach Matki, aby ludzkość, przyglądając się Dziecięciu Bożemu, miała pełny szacunek dla macierzyństwa, macierzyństwa Maryi i macierzyństwa cór Ewy, macierzyństwa w każdej rodzinie domowej. Drogie dzieci Boże, nic dziwnego, że Matka szła poprzez całe dzieje ochrzczonego narodu polskiego, od hymnu Bogu Rodzica do naszego apelu jasnogórskiego, przez Jasną Górę i Kraków w Kościele Mariackim, od źródeł Wisły ku Warszawie, która też wita nas obrazem Matki Bożej Częstochowskiej
na szczycie akademickiego kościoła świętej Anny, aż ku ustom Polski, ku Gdańskowi, gdzie czczona jest również w świątyni mariackiej, przywróconej po wiekach kościołowi czczącemu Matkę Bożą, Matkę Boga i ludzi. I w tej procesji Bożego Ciała, kiedy jest razem z nami Matka Najświętsza, rozpoznajemy siebie jako Kościół. Jako Kościół, który nie może dać się wtłoczyć w schematy, które co jakiś czas wielcy tego świata próbują stworzyć i nam je wmówić. Kardynał Wyszyński odniósł się wówczas do popularnej w niektórych środowiskach tezy, że Kościół w Polsce jest tradycyjny, zaściankowy, maryjny, wyraźnej opozycji do Kościoła postępowego, soborowego. Wiemy, że te schematy co jakiś czas w nowych odsłonach, w nowych kontekstach wracają także po dzień dzisiejszy. A kardynał mówił wtedy: szeroka wizja naszej religijności nie da się zamknąć w żadne schematy, bo każdy człowiek ma swój własny schemat na miarę łaski mu danej. Dopiero to wszystko tworzy jakieś wspólne dobro, najpierw osobiste, a później narodowe. Nie trzeba się lękać tych zaślubin, jak się dzisiaj niektórzy lękają, nawiązując do rzekomo głębnej religijności polskiej, kiedy mówią bogoojczyźnianej. Były w dziejach naszego narodu czasy bolesne i trudne, gdy ratowaliśmy naszą wolność właśnie przez wszczepianie wiary w zmartwychwstanie pańskie, głosząc jednocześnie nadzieję na zmartwychwstanie narodu. To, co było kiedyś wielką siłą, niech dziś będzie uczczone w naszej przeszłości, by było łaską daną narodowi na bolesne drogi, czasy drogi krzyżowej i wiary w zmartwychwstanie. Drodzy siostry i bracia, podczas dzisiejszej procesji Bożego Ciała z Wawelu do Kościoła Mariackiego w Krakowie, w wolnej Polsce, pragniemy dziękować Bogu za Kościół, który przez długie lata zaborów głosił narodowi polskiemu wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa i wskazywał, że w tym zmartwychwstaniu Chrystusa tkwi także nadzieja na zmartwychwstanie Polski. W tej procesji Bożego Ciała, drodzy siostry i bracia, módlmy się także za Polskę, naszą ojczyznę, aby zjednoczona w adoracji i czci publicznej Najświętszego Sakramentu nie traciła nadziei w ostateczne zwycięstwo prawdy i dobra, miłości i sprawiedliwości, przebaczenia i pojednania.
przed zbliżającą się męką Pan Jezus zapragnął spożyć Paschę ze swymi uczniami. Apostołowie, znając to pragnienie Mistrza, zadali Mu pytanie: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? W odpowiedzi usłyszeli: idźcie do miasta znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Ten krótki fragment Ewangelii uświadamia nam, że to Jezus wyznacza miejsce i czas spotkania z człowiekiem. Człowiek nie może stawiać mu warunków, decydować o tym, ile minut tygodniowo może Jezusowi poświęcić. Bóg nie zna umiaru w miłości do człowieka. Pragnie nie tylko wypełnić nas sobą, ale w siebie przemienić. Pomyślmy o tym właśnie teraz, gdy wychodzimy na ulicę naszego miasta, by oddać publicznie cześć Bogu ukrytemu w znaku chleba. W tej procesji to nie my Go prowadzimy, ale On nas prowadzi. Idziemy za Nim, ale zarazem niesiemy Go w sobie. Niesiemy Go w monstrancji, ale tak naprawdę to On nas niesie przez życie. Jak pisał święty Jan Paweł II, możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas. Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? Pytają uczniowie. Od tego pytania rozpoczyna się zgoda człowieka na to, by to sam Bóg stał się dla niego pokarmem. Od tego pytania rozpoczyna się także ludzkie szukanie miejsca dla Boga w sobie, w codzienności, w międzyludzkich relacjach i w świecie, który zapomina o tym, że jest głodny Boga. Dziś, gdy dziękujemy Panu Dziejów za stulecie odzyskania niepodległości, trzeba podkreślać fakt, że polskiego ducha, polską kulturę i historię od samego początku kształtował ów głód Boga. Od wieków całe pokolenia Polaków wzmacniały się eucharystycznym chlebem i dzięki temu mogły stawiać czoła niełatwym wyzwaniom czasów. Z Eucharystii właśnie czerpali siłę nasi przodkowie budujący polski dom, mimo niesprzyjających losów, mimo przeciwności, często za cenę przelanej krwi. Ci, którzy uwierzyli, że to Jezus jest dawcą życia i źródłem prawdziwej wolności, ocalili siebie i ocalili naród, przekazując kolejnym pokoleniom Polaków bezcenny dar wiary i dar nadziei. My wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jego trwałość. Nasze polskie dziś i jutro winno być przeniknięte tajemnicą Eucharystii, z której rodzi się miłość, z której rodzi się międzyludzka solidarność i społeczeństwo zjednoczone wokół wspólnego dobra. Ludzie Eucharystii potrafią wznieść się ponad własne interesy, by budować więzi, by chronić najsłabszych, troszczyć się o poszanowanie godności człowieka. Ludzie Eucharystii są wierni i odpowiedzialni, a Ojczyzna jest dla nich przestrzenią budowania dobra, budowania pokoju. Potrzeba dziś takich ludzi, którzy żyjąc
Eucharystią będą przemieniać świat. W tajemnicy chleba, który stał się ciałem Boga, świętujemy dziś więc tajemnicę życia, niegasnącego, życia przepojonego miłością. W tym uroczystym świętowaniu przekraczamy dziś mury naszych świątyń po to, byśmy my, uczniowie Jezusa, przypomnieli sobie, że nie możemy Go zawłaszczać tylko dla siebie, bo On pragnie, by się Nim dzielić. Idziemy za Nim, bo udział w procesji jest wyrażeniem zgody na to, by to On nas prowadził, by to On nas nawet niósł. Idziemy wreszcie dlatego, że On ukryty w chlebie, Bóg, jest odpowiedzią na nasz głód, na wołanie o życie. On jest naszą nadzieją. Wśród nas jest żywy Bóg, tu i teraz. Widzimy Go naszymi oczyma. Bóg, który jest blisko i chce do nas mówić, chce nas sobą wypełnić. To jest Jego czas i Jego droga. Nic nie może dzisiaj przysłonić Bożej obecności na naszych ulicach. Pozwólmy Mu działać w nas. Pozwólmy Mu działać w mijanych po drodze ludziach, którym tak bardzo pragnie ofiarować samego siebie, by zaspokoić ich życiowy głód. Wysłuchaliśmy Ewangelii opisującej cud rozmnożenia chleba. Jezus karmi głodnych, a równocześnie przypomina człowiekowi, że chleb jest darem Boga. Łamie chleb, wzywając do dzielenia się nim z innymi i przygotowuje nas do przyjęcia chleba eucharystycznego. Uczymy się przyjmować chleb jako dar. Jezus polecił swoim uczniom, aby wołali do Ojca w niebie: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. O chleb trzeba codziennie prosić i równocześnie starać się zdobywać go z solidną pracą. Tym prawdą o chlebie pięknie wyraża modlitwa odmawiana w każdej mszy świętej w obrzędzie przygotowania darów. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Człowiek wierzący nie wątpi, że to, co udało mu się osiągnąć, jest równocześnie owocem jego pracy i darem samego Boga. Nawet gdy wykonuje ciężką pracę, gdy w pocie czoła zdobywa pożywienie, to trzymając chleb w dłoni, dziękuje za niego Bogu i prosi o dalsze błogosławieństwo. Pamiętajmy o dziękczynieniu za chleb, za środki do życia, za wszelkie Boże dary. Dziękujmy Bogu każdego dnia w modlitwie. Dziękujmy w każdą niedzielę, uczestnicząc w Eucharystii. Dziękujmy również dzisiaj, w czasie tej procesji, wpatrując się w Jezusa, który jest z nami i pomnaża owoce naszego trudu. Dziękując za chleb, dziękujemy szczególnie w tym roku za wolność, która również jest darem Boga i owocem wysiłków podejmowanych przez człowieka. Polacy zawsze modlili się
o odzyskanie lub zachowanie daru wolności. Śpiewali oni pieśni, wypraszali je na pielgrzymkach, podczas adoracji, trzymając w ręku różaniec. Równocześnie podejmowali wielorakie wysiłki, aby utraconą wolność odzyskać, a odzyskaną zachować. Walka o wolność toczyła się na dwóch frontach, wewnętrznym i zewnętrznym. Wspominamy często te zewnętrzne działania. Znamy starania podejmowane przez polityków, zbrojne walki prowadzone przez żołnierzy, ciężar wojny ponoszony przez całe społeczeństwo. Pamiętamy o tych, którzy przelali krew, poświęcali swoje zdrowie i mienie, budzili miłość do ojczyzny i pragnienie wolności. Dziękujemy im za tę ofiarę i za ich świadectwo. Dziś, idąc za Jezusem w eucharystycznej procesji, kierujemy naszą uwagę również na drugi front walki o wolność, ten duchowy. Linia tego frontu przebiega w każdym ludzkim sercu. Po jednej stronie stoi potężna siła potrójnej pożądliwości, uzależniająca człowieka od pieniądza, różnorakiej przyjemności, chęci panowania i innych zniewoleń. Po drugiej stronie jest jeszcze potężniejsza moc, ofiarowana człowiekowi przez Boga, uzdalniająca go do prawdziwej miłości, do oddania się Bogu i ludziom bez reszty. Ta moc wyzwala z egoizmu i pychy, z chciwości i zazdrości, nieczystości lenistwa, z obżarstwa i pijaństwa, z gniewu i złości. Pan Jezus nam wyjaśniał: jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wewnętrzną bowiem wolność daje człowiekowi tylko Jezus. On bowiem wyzwala z grzechu i daje siły do pokonania różnych uzależnień. I błądzą ci, którzy zadowalają się namiastką wolności i jej wypaczeniem. Nie wierzą, że prawdziwa i pełna wolność wewnętrzna jest darem Chrystusa, że jesteśmy prawdziwie wolni dopiero wtedy, gdy On nas wyzwoli. Oddalając się od Niego, zawsze człowiek wpada w jakąś niewolę. A przecież ku wolności wyswobodził nas Jezus. I dzisiaj wyznajemy, że chcemy być przy Jezusie i z Jezusem. On jest chlebem, który daje życie. Życie w miłości i wolności duchowej. Do Niego się zwracamy w pokornej modlitwie. Jemu zawierzamy siebie samych. Przed Nim padamy na kolana i wołamy: Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, wyzwól nas z więzów grzechu, uzależnień i wszelkiej pożądliwości, abyśmy mogli cieszyć się prawdziwą wolnością, a naszą, w ojczyznę wolno niepodległą. Błogosław, Panie. Przeżywamy procesję Bożego Ciała w roku Ducha Świętego. Przed przeistoczeniem kapłan sprawujący Eucharystię
prosi, aby Duch Święty swoją mocą przemienił chleb i wino w ciało i krew pańską. Duch Święty uobecnia zbawcze dzieło Chrystusa, uobecnia Chrystusowe dzieło obecne w sakramentach, w tym w Eucharystii, w sakramencie małżeństwa. Przy tym ołtarzu modlimy się o świętość dla nas wszystkich, ale skupimy się w szczególny sposób na powołaniu małżeńskim, rodzinnym, jako na drodze do świętości. Tą drogą jest Duch Prawdy. Pan Jezus obiecał Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który was wszystkiego nauczy. Duch Święty jest Duchem miłości. Miłości w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Miłości w sercu człowieka i pomiędzy ludźmi. Duch Święty jest Duchem Świętości, jaką realizujemy i zdobywamy przez apostolstwo. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Jaka jest prawda o małżeństwie? Prawda, którą współczesne pokolenie nie chce przyjąć. Pokolenie, które podkreśla wolność, tolerancję, autonomię własnego sumienia. A prawo Boże obecne w naturze przypomina, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i niewiasty. Objawienie nam mówi, że Chrystus podniósł małżeństwo do godności sakramentu. Małżeństwo jest sakramentem, to znaczy uczestniczy w miłości Chrystusa do swego ludu. Pan Jezus uczy, że małżeństwo, rodzina to powołanie dane od Boga. Rodzina jest małym, domowym kościołem. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Święty Jan Paweł II tyle razy przypominał o świętości, wartości życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. A jaka jest prawda o nas samych? Procesja Bożego Ciała jest drogą poznawania prawdy o sobie. My często usprawiedliwiamy swoje grzechy cudzymi grzechami, warunkami, okolicznościami. Jaka jest moja prawda o moim małżeństwie? Jaka jest moja prawda o moim rodzicielstwie? Módlmy się za te małżeństwa, które tęsknią za darem dziecka. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Pan Jezus o sobie powiedział: jestem prawdą. Poznacie prawdę i prawda uczyni was wolnymi. Duch Święty jest Duchem Miłości. Wy, drodzy małżonkowie, przed ołtarzem powtarzaliście: ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Miłość Boża, pisze święty Paweł, rozlana jest w sercach waszych przez Ducha Świętego, który jest wam dany. Miłość jest
darem Boga dla człowieka. Miłość jest darem mężczyzny dla kobiety, swej żony. Darem kobiety dla mężczyzny. Jest darem rodziców dla swojego dziecka, dla waszych dzieci. A miłość... Święty Paweł w liście do Galatów pisze o owocach Ducha Świętego. I tam wymienia między innymi po miłości wierność, wymienia cierpliwość, wymienia opanowanie. O miłość trzeba się ciągle troszczyć. Ileż małżeństw, kiedy pojawiają się większe trudności, zaczynają myśleć i mówić i starać się o rozwód, o rozejście się. A nie ma miłości bez pokory. Nie ma miłości bez przebaczenia, przeproszenia, bez cierpliwości. Nieraz trzeba przetrzymać burzę, jaka pojawia się w małżeństwie i w rodzinie. Zamiast szukać drogi rozwodu, trzeba udać się tam, gdzie możemy przeżyć na nowo miłość Chrystusa do nas. Łagiewniki, Kalwaria, Jasna Góra. Miłość Boża jest rozlana w sercach waszych przez Ducha Świętego, który jest wam dany. Miłość to droga do świętości. Święty Jan Paweł II mówił w Starym Sączu: jeśli małżeństwo jest drogą krzyżową, nie przestaje być drogą do świętości. Ojciec Święty Franciszek na różny sposób szuka dróg dla tych, którzy są oszczeni, ale ich małżeństwo nie realizuje Chrystusowy ideał miłości wiernej, miłości opartej na sakramencie. Jezu, ufam Tobie. Duch Święty jest duchem mocy dla dawania świadectwa. Gdy stąpi na was Duch Święty, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Duch Święty daje moc, daje siłę do dawania świadectwa w małżeństwie, w rodzinie. Dodawania świadectwa przez rodzinę dla innych małżeństw, dla innych rodzin. Potrzeba wiele pokory, ale i wiele odwagi. Nieraz rodzice, dziadkowie nie mają dość mocy duchowej, aby powiedzieć: Chrystus chce innego związku niż wasz. Potrzebna jest moc i wiara w to, że choć nie spodziewamy się przynajmniej od razu rezultatu naszego upomnienia, to jednak nasze słowo powiedziane w imię Boga, z miłości, z troski o zbawienie tych ludzi, nie będzie bezowocne. Gdy wiara jest przekazywana przez nas, nasza wiara się umacnia. Pisał święty Jan Paweł II. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. O drodzy bracia i siostry, w świecie, w którym na różny sposób niszczy się objawiony obraz i wzór małżeństwa i rodziny, bądźmy odważni w świadectwie, wierząc,
że realizujemy posłannictwo Chrystusa. Niedawno zmarł wielki obrońca życia nienarodzonych, inżynier Antoni Zięba. Dziękujmy Bogu za jego apostolstwo i prośmy, by takich apostołów było jak najwięcej. W ostatnich dniach, bracia i siostry, bardzo zasmuciła nas wiadomość przychodząca z Irlandii. Cierpimy razem z biskupami, razem z Kościołem Irlandzkim po zmianach konstytucji. Panie, zostań z nami. Pana Jezusa zmartwychwstałego rozpoznali uczniowie przełamania chleba. Rozpoznajemy Pana Jezusa w Eucharystii, w czasie modlitwy, ale w czasie tego łamania chleba, jakim jest miłosierdzie, szczególnie w rodzinie. Potem wrócili do Jerozolimy, aby opowiadać, aby apostołować. Spotkali Pana Jezusa zmartwychwstałego. Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi, dzień się uchylił. Zostań z nami, Panie Jezu, tu wołamy w czasie tej procesji, bo wydaje się, że tyle małżeństw, nawet młodych, ma się ku wieczorowi, bo tyle krajów w swoim prawodawstwie ma się ku wieczorowi. I my pytamy z troską, czy Europa nie ma się, szczególnie gdy chodzi o małżeństwo i rodzinę, ku wieczorowi. Dlatego tym mocniej wołajmy, Panie, zostań z nami. Kiedy przy czwartym ołtarzu tegorocznej procesji Bożego Ciała z największą czcią wpatrujemy się w oblicza Matki Bożej Częstochowskiej i jej boskiego Syna, kiedy naszą myślą wracamy do ukoronowania w dniu 15 grudnia 1968 roku tego cudownego obrazu znajdującego się od czterech wieków w Kościele Mariackim w Krakowie, pragniemy raz jeszcze nawiązać do wypowiedzianych wtedy słów księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Szeroka wizja naszej religijności nie da się zamknąć w żadne schematy, bo każdy człowiek ma swój własny schemat na miarę danej mu łaski. Dopiero to wszystko tworzy jakieś wspólne dobro, najpierw osobiste, a później narodowe. Nie trzeba się lękać tych zaślubin, jak się dzisiaj niektórzy lękają, nawiązując do rzekomo błędnej polskiej religijności, jak mówią bogoojczyźnianej. Były w dziejach naszego narodu czasy bolesne i trudne, gdy ratowaliśmy naszą wolność właśnie przez wszczepianie wiary w zmartwychwstanie pańskie, a poprzez nie wskazując na nadzieję zmartwychwstania narodu. To, co kiedyś było wielką siłą, niech dziś będzie uczczone w naszej przyszłości, by było łaską daną narodowi na bolesne czasy drogi krzyżowej i wiary w zmartwychwstanie. W tych słowach
księdza kardynała prymasa Wyszyńskiego, odczytujemy upomnienie się o prawo, aby siłą pamięci historycznej i ciągle żywej tradycji Kościoła Kościół mógł dalej prowadzić naród w bolesnych czasach drogi krzyżowej i wiary w zmartwychwstanie. Bo to się nie odnosi tylko do 123 lat niewoli i rozbiorów Polski. Te słowa kardynała prymasa nie odnoszą się również tylko do trudnych lat 50., 60. i kolejnych dziesięcioleci tak zwanego PRL-u. Te słowa są aktualne także dzisiaj. Droga krzyżowa do pełnej wolności i wyzwolenia człowieka, wyzwolenia zwłaszcza duchowego, Polaka i Polski, nieustannie trwa. I jakżeż tutaj nie przywołać strof poematu Myśląc Ojczyzna kardynała Karola Wojtyły z 1974 roku. Wolność stale trzeba zdobywać. Nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar. Utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. W tym roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesienią, w listopadzie 1918 roku. Można nieraz odnieść wrażenie, patrząc na to ciągłe odwoływanie się do 1918 roku, że od tamtych czasów była już tylko wolność. A tymczasem było ciągle zmaganie się o to, aby wolność wtedy, późną jesienią 1918 roku, na nowo zyskaną utrwalić. Utrwalić na dłuższy czas. A działo się poprzez walki i zmagania. Najpierw poprzez powstanie wielkopolskie w latach 1918-1919. Potem przez wojnę bolszewicką w 1920. A wydawało się już, że Polska nie powstanie wobec ówczesnej nawały bolszewickiej armii niosącej pożogę, zniszczenie i ateizm. I było zmaganie poprzez trzy kolejne powstania śląskie w 1919, 20 i 21 roku. Więc w gruncie rzeczy były zaledwie 21 lat wolności i to jeszcze okrojone o przynajmniej 3 lata zmagań wojennych. A potem w latach 1939-45 okupacja jakże okrutna, niemiecka, w tak zwanym Wartegau, kraju Warty, w generalnej guberni z jednej strony i okupacji sowieckiej na dawnych polskich Kresach Wschodnich. A potem kolejne lata, 1945-1989. Zmaganie o polskość, o wiarę, o wolność dla Kościoła w czasach PRL-u.
a także później, po 1989 roku, gdzie byliśmy świadkami trwonienia polskiej suwerenności, trwonienia jej poprzez wyprzedaż częstokroć za bezcen majątku narodowego, ale także trwonienie suwerenności Polski przez wyszydzanie takich treści jak ojczyzna, patriotyzm, tradycja, rodzina. Konieczny jest zatem dzisiaj rzetelny i odpowiedzialny, dokonywany w świetle współczesnego, wspólnego dobra, dobra, którym jest nasza ojczyzna, w prawdzie i w pokorze, namysł nad tym stuleciem zawartym między latami 1918-2018. Namysł, z którego zrodzi się jeszcze większe poczucie odpowiedzialności za wolność, naszą osobistą, zewnętrzną i wewnętrzną, ale także za wolność narodu, z którego to wyrastamy, z którego to dziedzictwem ciągle się karmimy. Dziedzictwem, które jest naszym skarbem, tak koniecznym do odzyskiwania z dnia na dzień i obdarowywania nim kolejnych pokoleń Polaków, którzy będą zamieszkiwali nasz kraj. Bolesne czasy Drogi Krzyżowej i wiary w zmartwychwstania naszego narodu odbywały się razem z Matką Najświętszą. Razem z nią i przez nią dążyliśmy do jej Syna Jezusa Chrystusa. I dlatego trzeba z wielką wdzięcznością wobec Boga myśleć o tych wielkich postaciach, których On nam dał, którymi nas obdarzył, byśmy wpatrzeni w Najświętszą Maryję Pannę nie zatracili drogi do Chrystusa, nie zapomnieli, że jesteśmy świętym Bożym ludem, że ona, Matka Chrystusa, jest naszą Matką, Matką Kościoła. I stąd przywołujemy dzisiaj najpierw sługę Bożego, księdza kardynała Augusta Chlonda i pod jego przewodnictwem złożony 8 września 1946 roku, zaledwie rok po wojnie, w otoczeniu całego episkopatu i ogromnej rzeszy ponadmilionowej naszego narodu. W tamtych trudnych, powojennych latach było nas pod Jasną Górą ponad milion, by złożyć Matce Najświętszej akt oddania całego polskiego narodu w jej niepokalanemu sercu. A kiedy 2 lata później niespodziewanie umierał w październiku 1948 roku poprzez swoje najbliższe otoczenie, a umierał w wielkich cierpieniach i w pełnej świadomości, poprzez swoje najbliższe otoczenie przekazywał testament do narodu polskiego, testament, który jest ciągle aktualny. Nil desperandum, nie traćcie nadziei. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Najświętszej Maryi Panny. W tej walce, która się toczy między gromadą szatanów a Chrystusem, tych, którzy wierzą, że są wezwani, Bóg wezwie na głębię i będzie tak, jak chce sam Bóg. Jego następca na urzędzie prymasa Polski,
kardynał prymas Wyszyński. Tutaj w Krakowie, w Bazylice Mariackiej, w dniu 15 grudnia 1968 roku tak mówił o sobie, a jednocześnie chciał oddalić przeciwko sobie kierowane oskarżenia, że jest zacofany wewnętrznie, bo maryjny. Mówił tutaj tak. Najmilsze dzieci Boże, kończę tych kilka myśli, które wypowiedziałem jako sługa i niewolnik Maryi, co uważam sobie za wielki zaszczyt. Niedawno upłynęło 15 lat od chwili, gdy przebywając w więzieniu w Stoczku Warmińskim w dniu 8 grudnia roku 1953 oddałem się Maryi na pełną służbę w macierzyńską niewolę Maryi. Przyznam się wam, dzieci Boże, że mi z tym bardzo dobrze w życiu, które zdaje się łatwe nie jest. Bardzo mi z tym dobrze, także dotychczas nie uważałem nawet za możliwe wstydzić się tego. A zdaje mi się, że mimo tego zacofany bardzo nie jestem. I trzecia postać. Arcybiskup metropolita poznański Antoni Baraniak, wielki czciciel Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, Auxilium Christianorum. Razem z kardynałem Wyszyńskim, uwięziony tej samej nocy w Pałacu Prymasowskim na Miodowej w Warszawie. Bohaterski, niezłomny, heroiczny wręcz, więzień okresu stalinowskiego w Warszawie na Mokotowie w latach 1953-1955. Podczas jego pogrzebu w Poznaniu w dniu 18 sierpnia 1977 roku prymas Wyszyński tak mówił o nim. Biskup Baraniak, uwięziony przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, był dla mnie niejako osłoną. Na niego spadły główne oskarżenia i zarzuty, podczas gdy mnie przez 3 lata oszczędzano. Nie oszczędzano natomiast biskupa Antoniego. Wrócił w 1956 roku na Miodową tak wyniszczony, że już nigdy nie odbudował swej egzystencji psychofizycznej. Pozostał człowiekiem drobnym, szczupłym, wychudzonym, choć niezwykle aktywnym. Biskup Antoni, choć po powrocie z więzienia przez pewien czas pracowaliśmy jeszcze razem, nigdy o tych sprawach dotyczących swego uwięzienia nie mówił. O tym, co wycierpiał, można się było dowiedzieć tylko od współwięźniów. Sam oszczędzał informacje o swoim cierpieniu, nawet mnie. Domyślam się, że mój względny spokój w więzieniu zawdzięczam jemu, bo on wziął na siebie jak gdyby ciężar całej odpowiedzialności prymasa Polski. To stworzyło między nami niezwykle silną więź. Wyraża się ona z mojej strony w głębokim szacunku dla tego człowieka, a zarazem w serdecznej wdzięczności Bogu, że dał mu tak wielką moc, iż mogłem się na nim spokojnie oprzeć. I czwarta postać. Kardynał Karol Wojtyła, totus tuus, całkowicie oddany Maryi, by móc być całkowicie oddany Chrystusowi. Jako młody ksiądz, 4 lata po święceniach, napisał poemat Matka, gdzie stawiał pytania między innymi o przestrzeń, jaką Jezus Chrystus zajmuje w swej Matce i w nas. Bo po Jego wniebowstąpieniu nie można go już było widzieć naszymi oczyma. Oczy zostają puste. Natomiast
pozostały Jego słowa, słowa Ewangelii. Na wargi, czytamy w poemacie, słowa wracają te same, którymi On się okrył, gdy z nami pozostać chciał. Gdy więc te same słowa przestrzeń Jego ogarną, bardziej niż wzrok, niż pamięć i serce, o Matko, znowu Go możesz mieć. I pozostała jeszcze Eucharystia. Pochyl się ze mną i przyjmij. Smak chleba ma Twój Syn. A oprócz tego smaku ma ciągle niewysłowioną treść. Drodzy siostry i bracia, patrzymy tu na widniejący na ołtarzu ukoronowany 15 grudnia 1968 roku w jego kopii obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz tak bardzo nam znany. Obraz mający tutaj wielowiekową historię i wypływającą z niej tradycję. Obraz ukazujący dzieciątko Jezus przytulone do swej matki. I to jest ta przestrzeń, zdaniem Karola Wojtyły, najbardziej bliska i ciągle trwała w jej sercu, a przez to także w naszym. I oto przestrzeń Jego bardziej niż w szepcie mych warg, bardziej niż w myślach, we wzroku, w pamięci, zapamiętana jest w Twoich ramionach, przytulona główką do Twych barg, bo przestrzeń ta w Tobie została, bo ona jest wzięta z Ciebie i nigdy pustką nie świeci. Chcemy znaleźć się w tej cudownej przestrzeni między dzieciątkiem Jezus a sercem Jego Matki. Chcemy w tej przestrzeni się znaleźć i trwać i prosić Chrystusa za jej przyczyną o wolność ducha, przejawiająca się w sposób najbardziej głęboki w wierze, nadziei i miłości. O wolność zewnętrzną i wewnętrzną dla naszej Ojczyzny. O wolność, z którą chcemy iść naprzód z wielką nadzieją. I dlatego wpatrzeni w jej obraz powtarzamy w myślach słowa tak bardzo dobrze znanej nam pieśni. Daj mi Jezusa, o Matko moja, na krótki życia ziemskiego dzień, bo bardzo słaba jest dusza moja i łaknie siły, co spływa zeń. O daj mi, daj, Jezusa daj. O daj mi, Matko, Jezusa duszę, daj Jego serce i Jego krew. On jest mym życiem, ja Go mieć muszę. O usłysz, Matko, miłości śpiew, o daj mi, daj, Jezusa daj. Daj w ten szczególny dzień Bożego Ciała. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca
łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, przed chwilą przy tym ołtarzu wzniesionym przed majestatyczną fasadą Bazyliki Mariackiej dobiegła końca centralna krakowska procesja Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypomina nam, że pragnie On być obecny nie tylko w naszym życiu osobistym, ale także społecznym. Dlatego Jego obecność raz w roku na naszych ulicach i placach jest wymownym symbolem, jednocześnie zobowiązaniem. To my, Jego uczniowie, mamy być w środowisku pracy, nauki, kultury, świadkami niepojętej miłości Boga do człowieka. Ta miłość jest bezinteresowna i bezbronna. Ona niczego nie narzuca. Ona nikomu nie zagraża. Ona niczego człowiekowi nie zabiera. A wszystko mu daje. Obecność eucharystycznego Chrystusa w sercu historycznego Krakowa przypomina nam, że dzieje naszego stołecznego i królewskiego miasta oraz jego tożsamość związana jest z Ewangelią, która kształtowała umysły i serca minionych pokoleń zamieszkujących naszą ziemię. Naszym obowiązkiem i przywilejem jest strzec tożsamości naszego miasta, Krakowa i jego kultury. Tym wszystkim, co najlepsze i co związane jest z naszym miastem. Pragniemy się dzielić z innymi. Pragniemy, by Kraków był miastem otwartym i przyjaznym dla każdego. Takiej postawy uczył nas święty Jan Paweł II, który rozsławił Kraków w całym świecie. Niech nas zjednoczy wspólna modlitwa dziękczynna, modlitwa uwielbienia Jezusa Chrystusa Eucharystycznego.